Dzień dobry, Kamil Lewera, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. W dzisiejszym wydaniu opowiemy o raporcie z audytu przeprowadzonego w Zespole Szkół nr 16, w której miało dochodzić do finansowych nadużyć. Z tego raportu wynika, że pieniądze były niegospodarowane prawidłowo. Podpisanej umowie na dofinansowanie zakupu elektrycznych autobusów. Główną zaletą to jest to, że są zeroemisyjne. A także o charytatywnej akcji na rzecz chorego gorzowianina. Michał jest 15-latkiem, zwykłym można powiedzieć 15-latkiem, który kocha życie, ma swoje pasje. Nie cichnie sprawa związana z finansowymi nieprawidłowościami w Zespole Szkół nr 16 w Gorzowie. Urząd Miasta opublikował wyniki audytu przeprowadzonego w placówce. Kontrolerzy wzięli pod lupę szereg dokumentów, z których wynika, że osoba odpowiedzialna za szkolne finanse miała między innymi robić przelewy na prywatne konta, płacić firmom za usługi, które nie zostały wykonane, czy wystawiać czeki in blanco. W ten sposób z kasy placówki mogło zniknąć nawet 200 tysięcy złotych. Od kilku tygodni sprawa zajmuje się prokuratura. Raport jest skomplikowany dosyć i oczywiście osoby, które znają się na tych problemach, wczytają się w niego dogłębniej. Ja nie chciałbym mówić w tej chwili o szczegółach, natomiast generalnie możemy powiedzieć, że kontrola Urzędu Miasta, Wydział Audytu, który prowadził taką kontrolę jesienią ubiegłego roku, wykazał wiele nieprawidłowości, które wskazują na to, że doszło do popełnienia poważnych przestępstw i dlatego miasto zawiadomiło prokuraturę i w tej chwili prowadzone jest w tej sprawie postępowanie, a ten raport jest jednym z elementów tego właśnie śledztwa prowadzonego przez prokuraturę. Z tego raportu wynika, że pieniądze były niegospodarowane prawidłowo i to jest właśnie to podejrzenie popełnienia przestępstwa, natomiast prokurator musi wyjaśnić okoliczności tej sprawy. Ta osoba została zwolniona w momencie, kiedy nabraliśmy podejrzeń, że doszło właśnie do nieprawidłowości finansowych i zwolnienie nastąpiło w tym samym momencie, kiedy została zawiadomiona policja, a po niej prokuratura. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie wzbogaci się o kolejne autobusy. Tym razem będzie to 8 nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska pojazdów, które wyruszą na ulice miasta na początku przyszłego roku. Koszt zakupu nowych jednostek wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania to ponad 30 milionów złotych. Prawie 21 milionów to unijne dofinansowanie. Umowa na przekazanie tych środków została właśnie podpisana. Umowa została podpisana z końcem stycznia, zapowiadaliśmy ją już wcześniej. To dla miasta ważne wydarzenie, dlatego że wprowadzamy do użytkowania w komunikacji miejskiej autobusy elektryczne. Autobusy są bezemisyjne, nie wydzielają żadnych spalin. Autobusy są też ciche, więc to dodatkowo będzie sprzyjało mieszkańcom, ponieważ ograniczy w mieście hałas. Główną zaletą, ja mówię od strony mieszkańców miasta, bo one mają służyć mieszkańcom miasta, główną zaletą to jest to, że są zeroemisyjne, czyli nie szkodzą środowisku. Tak? Na dzisiaj te autobusy, które użytkujemy, są to autobusy z określonymi silnikami, spełniające określone normy, ale mimo wszystko te wszystkie szkodliwe związki wydostają się do środowiska. Natomiast w przypadku autobusów zeroemisyjnych to jest to, że nie szkodzą środowisku. Autobusy będą kursowały na tych podstawowych liniach, najważniejszych w mieście, czyli na linii 125, 124, 101. Cztery linie zostały wytypowane. Oprócz tego, że to dofinansowanie, które sięga blisko 30 milionów złotych, będzie właśnie na zakup 8 autobusów, to oprócz tego będą wykonane stacje bazowe, które służą do ładowania tych autobusów. Autobusów właśnie energią elektryczną. Będziemy musieli wybudować stację zasilania na tych autobusów, tak zwanego wolnego ładowania i stację szybkiego ładowania. Stacje szybkiego ładowania, które będzie budować miasto, będą zlokalizowane na ulicy Śląskiej, na Marcinkowskiego i na Dekerta, a stację wolnego ładowania na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji. Żeby rozszyfrować, co to znaczy, to powiem w ten sposób, że stacje wolnego ładowania to są stacje, w których autobus będzie doładowywany w nocy, ponieważ one będą funkcjonować 19 godzin na dobę, czyli mamy 5 godzin do dyspozycji na przeglądy, przygotowanie tego autobusu do wyjazdu na ładowanie. Natomiast te stacje szybkiego ładowania, które będą na mieście, to w trakcie jazdy po każdym, nazwijmy to tak przysłowiowym kółku, przez kilka minut autobus się będzie doładowywał, czyli uzupełniał tą energię, którą utracił w wyniku jazdy.
Od kilku tygodni trwają prace przy budowie nowego centrum dystrybucyjnego Panattoni Park Gorzów Wielkopolski przy ulicy Szczecińskiej. Póki co na terenie inwestycji pracuje ciężki sprzęt, natomiast w piątek, 14 lutego, odbędzie się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego centrum logistycznego, które ma mieć powierzchnię prawie 70 tysięcy metrów kwadratowych. Wiadomo już, że na terenie centrum dystrybucyjnego pojawią się dwie firmy. Jedna to lider rynku logistyki dla e-commerce w Polsce, świadcząca kompleksową obsługę sklepom internetowym. Druga to międzynarodowa firma zajmująca się projektowaniem i produkcją opakowań z tworzywa sztucznego. Firma jest zaangażowana w działania proekologiczne związane z tworzeniem nowych metod recyklingu. Nowe ławki i kosze na śmieci, a także odnowiona zieleń. Władze Gorzowa po raz kolejny szukają firmy, która chciałaby się zająć rewitalizacją Parku Kopernika. Miasto czeka na zgłoszenie potencjalnych wykonawców do poniedziałku 9 marca. Prace mają objąć przede wszystkim modernizację dwóch głównych alejek w Parku Kopernika. Będzie to ścieżka prowadząca od fontanny w stronę Alei Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz ta od ulicy Piłsudskiego w kierunku Ronda Ofiar Katynia. Oprócz tego zostanie odnowiona zieleń w parku, ponadto wykonawca ustawi 80 nowych ławek i 80 koszy na śmieci. Dodatkowo pojawią się skrzynki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów, kamienne poidła dla ptaków i budki dla wiewiórek. Ustawione zostaną również tablice informacyjno-pamiątkowe. Co istotne, prace nie obejmą remontu fontanny. W najbliższy poniedziałek oraz przez cały kolejny weekend w gorzowskim teatrze, szkołach oraz galeriach handlowych mieszkańcy będą mogli zarejestrować się w Banku Dawców Szpiku. Na wsparcie ludzi dobrej woli liczą organizatorzy akcji na rzecz 15-letniego Michała Kamińskiego. Młody gorzowianin zmaga się z ciężką odmianą białaczki związaną między innymi z samoistną małopłytkowością. Żeby pokonać trudnego przeciwnika, potrzebuje przeszczepu szpiku od zgodnego, niespokrewnionego dawcy. Michał jest 15-latkiem, zwykłym można powiedzieć 15-latkiem, który kocha życie, ma swoje pasje, ma swoje plany, swoje marzenia, które chciałby realizować. Jest uczniem liceum, jest przede wszystkim synem pracownika w zasadzie teatru. Jego choroba pojawiła się 2 miesiące temu, niedawno. Wyszło to tak nagle, jak to bywa w takich ciężkich chorobach, i okazało się, że potrzebuje na gwałt szpiku, ponieważ jego krwinki, szpik nie wytwarza płytek krwinek czerwonych. Przetaczano ma krew co kilka dni, więc to jest bardzo trudna sytuacja i bardzo pilna sytuacja. Także bardzo prosimy mieszkańców, żeby się zmobilizowali i przyszli do nas i nie tylko do nas zarejestrować się. To naprawdę nie boli, a może dać tak wiele i nie kosztuje przede wszystkim nic. Akcja zaczyna się w następny weekend, 15 i 16 lutego. Będzie ona trwała pełne 2 dni. Będzie można się zarejestrować w 3 największych galeriach handlowych w Gorzowie i jeszcze w Centrum Rehabilitacyjno-Sportowym Słowianka. Sama procedura rejestracji jest zupełnie bezbolesna, bezpłatna, trwa 10 minut. Składa ona się jakby takich 3 etapów. Wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego, przeprowadzenie wywiadu medycznego i pobranie wymazu z wewnętrznej strony błony śluzowej policzka. A może się zarejestrować osoba ogólnie zdrowa między 18 a 55 rokiem życia, nie posiadająca bardzo dużej nadwagi, może mieć tatuaże, kolczyki, może być nawet podziębiona. Rejestrujemy też panie w ciąży, zapraszamy serdecznie. Naprawdę nie ma się czego bać. Trzeba wspierać takie akcje i próbować namawiać wszystkich ludzi, bo nigdy nie wiadomo, kogo z nas to z bliskich spotka. Trudno jest w ogóle mówić o czymś takim, bo ten nie wie, kto po prostu tego nie przeszedł. To były tak ciężkie chwile dla mnie, dla rodziny, że trudno jest to w ogóle opisać. Chwilę, gdy po prostu już się dowiedziałem, że będę miał dawcę, znaczy, że mam dawcę, ponieważ no, okazał się nim mój brat, no to były chwile, które po prostu uskrzydliły mnie i pozwoliły po prostu dalej z tym walczyć. To już wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Na kolejny serwis zapraszam już jutro, tradycyjnie o godzinie 17:30. A już za chwilę moim gościem w programie W Cztery Oczy będzie Katarzyna Osos, posłanka Platformy Obywatelskiej.